Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kiszelewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Na Starym Mieście odbyła się specjalna konferencja prasowa. Miejsce nie było przypadkowe. Właśnie w tym rejonie na zlecenie ratusza rozpoczęły się poważne inwestycje. Prace pochłoną ponad 13 milionów złotych. Przebudowanych zostanie ponad 2 km ulic. Powstaną 164 miejsca parkingowe. Wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa na długości 2 km. Zamontowane zostaną również 64 lampy LED-owe. Ponadto utworzone będą ścieżki rowerowe. No właśnie, jesteśmy w miejscu, gdzie już ruszyła potężna inwestycja, prawda? Tak, rozpoczęliśmy długo oczekiwaną przez mieszkańców osiedla Stare Miasto inwestycję polegającą na modernizacji sieci wodociągowej gospodarki wodno-ściekowej tutaj w tej części miasta na osiedlu Stare Miasto. Za ponad 13 milionów złotych rozpoczęliśmy inwestycję polegającą na przebudowie kompleksowej sieci podziemnej, a także na kompleksowej modernizacji i przebudowie dróg i chodników, które tutaj w tym osiedlu się znajdują i które będą obejmowały ten remont, tą inwestycję. No i w związku z tymi pracami pojawią się i miejsca parkingowe, i przejścia dla pieszych, i ścieżki rowerowe, prawda? Zgadza się, pojawi się cała infrastruktura, która będzie towarzyszyć takiej inwestycji. Ponad 160 miejsc postojowych, ponad 28 przejść dla pieszych, również oświetlenie LED-owe. To jest wszystko to, co wiąże się z nowoczesną infrastrukturą, z nowoczesnym miastem. I tutaj, na osiedlu Stare Miasto, oprócz nowoczesnej infrastruktury podziemnej, którą będziemy realizować, pojawi się właśnie nowoczesna infrastruktura w postaci nowych chodników, przejść dla pieszych, nowoczesnej jezdni i oświetlenia LED-owego. Przypomnijmy, w jakim miejscu te prace się rozpoczną i gdzie będą dalej prowadzone? Prace rozpoczęliśmy od przekazania placu budowy firmom wyłonionym w przetargu. To są bydgoskie firmy, konsorcjum dwóch firm Betpol i Kadabis. 5 września przekazaliśmy plac budowy, rozpoczęliśmy te prace od ulicy Toruńskiej i następnie Stare Miasto. Tutaj będą prace kontynuowane. W miniony czwartek w hali widowiskowo-sportowej rządzili pierwszoklasiści. Urząd Miasta Inowrocławia zorganizował dla uczniów szkół podstawowych festyn pierwszoklasisty pod nazwą Zdrowy Uczeń. Organizatorzy zadbali o to, aby milusińscy się nie nudzili. Na uczniów czekały takie atrakcje jak skręcanie kolorowych balonów, cyrkowe animacje, malowanie twarzy czy kącik zabaw i relaksu w postaci hula hop, piłeczek i kręcących się na patyczkach plastikowych talerzyków. Hale odwiedzili szczudlarze, artyści do zadań specjalnych Mimesis Art. Zabawę taneczną z prawdziwego zdarzenia zaserwowała małym inowrocławianom DJ Miki. No, witamy DJ Miki w Inowrocławiu. No, muszę powiedzieć, że tutaj DJ niesamowicie rozkręca nam imprezę, ale chyba to nie jest proste zadanie, tak zagrzać do zabawy najmłodszych. Prosto nie jest, bo dzieci to jest taka specyficzna publiczność, nie lubi kłamstwa, nie lubi fałszu, wszystko powie w oczy i prawdę nam powie, czy się podobamy, czy nie, potrafią wyjść, ale potrafią się też pięknie bawić, a bawią się wtedy, kiedy jest dobra muzyka, melodyjne piosenki, kiedy są fajne teksty, no i prowadząca osoba, czyli ta, która je animuje, daje dużo z siebie, żeby one też próbowały naśladować. No. Inowrocławianie uczcili 79. rocznicę agresji Rosji Radzieckiej na Polskę. Uroczystości rocznicowe zainaugurowano w kościele garnizonowym. Stamtąd mieszkańcy oraz przedstawiciele pocztów sztandarowych, delegacji władz samorządowych, garnizonu Inowrocław, organizacji kombatanckich, instytucji placówek kulturalnych i szkolnych udali się pod obelisk ku czci Polaków pomordowanych na Kresach. W czasie uroczystości odmówiono modlitwę w intencji poległych i złożono wiązanki kwiatów. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Inowrocław Kopalni Soli. Koszykarze KS Kosz Pleszew zwyciężyli w 21. turnieju koszykówki mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Impreza odbyła się w miniony weekend tradycyjnie w hali widowiskowo-sportowej. Pleszewianie w pierwszym dniu turnieju pokonali zespół KS Kanoteć Inowrocław 97-80, a Domino Inowrocław wygrało z LKS AZS Łódź 88-71. W niedzielę w meczu o trzecie miejsce Noteć po dogrywce pokonała Łodzian 91-87. Wojtek, już udział Noteć w tym turnieju zakończony. Gdybyśmy rozmawiali po pierwszym meczu i pierwszej kwarcie dzisiejszego, to chyba niczego dobrego by się nie dało powiedzieć. No rzeczywiście, w pierwszej kwarcie nie istnieliśmy. Ani w obronie, ani w ataku nie funkcjonował nasz system gry całkowicie. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Żadnym wytłumaczeniem nie jest ani wczesna pora,
ani mocny przeciwnik, bo okazało się, że w drugiej połowie możemy zagrać zupełnie inaczej, diametralnie inaczej, możemy podjąć walkę, możemy grać agresywnie w obronie, możemy wyprowadzać kontry, z których padają łatwe punkty, potrafimy zagrać i pod kosz, i z obwodu, także uważam, że ten zespół przy odpowiednim treningu i odpowiednim kierowaniu będzie w stanie odegrać sporą rolę w lidze. Przed nami dużo pracy i wczorajszy mecz i dzisiejszy pokazał, że jest bardzo dużo pracy do wykonania, ale jesteśmy, uważam, na dobrej drodze i będziemy starać się grać coraz lepiej. No właśnie, trzymajmy się tego, że Noteć jeszcze się przygotowuje do sezonu, bo wczoraj nie była to wczesna pora, a przeciwnik na naszym parkiecie rzucił nam 97 punktów. No nie wyglądało to dobrze, jeśli chodzi o w ogóle sposób poruszania się zawodników po boisku. No musiałbym teraz tutaj tłumaczyć niuanse koszykarskie, to znaczy graliśmy z Mateuszem Bierwagenem na pozycji nietypowej dla niego, bo grał jako zawodnik na pozycji numer 4. On będzie nominalną trójką. Pod nieobecność Damiana Szczepanika po prostu w takim ustawieniu musieliśmy wyjść. Trudno Damiana zastąpić w tym momencie. Właściwie taką czwórką, która mogłaby grać też na tej pozycji, która dzisiaj bardzo dobrze w ten system się wpasowała. To był młody chłopak Maciek, który dzisiaj naprawdę zagrał dobre zawody i liczę na nich, liczę na tych młodych chłopaków, którzy mają ogromny potencjał, którzy na treningach już pokazują, że potrafią grać w koszykówkę, ale jednak jest wciąż na tyle duży ten przeskok z młodzieżowej, juniorskiej koszykówki do zawodowej czy półzawodowej, ale już dorosłej, że też potrzebują czasu na to. Ceremonię dekoracji poprzedziło wręczenie profesjonalnego stroju sportowego Krystianowi Gierze, reprezentantowi Polski, wielokrotnemu medaliście Mistrzostw Polski i Świata w parakolarstwie. Potem zespoły odebrały piękne puchary z rąk prezydenta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Przyznano też nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem Noteci został Aleksander Filipiak, a w domino wyróżniony został Marcin Majer. MVP turnieju wybrano Przemysława Galewskiego z Pleszewa. Turniejowi seniorów towarzyszył ogólnopolski turniej koszykówki Żaków. Wygrała Bryza Kolbudy przed SKS-em Kasprowicz Inowrocław, MKS-em Dąbrowa Górnicza, domino Inowrocław i KS Kosz Pleszew. Koszykówka seniorska troszeczkę dołuje w Inowrocławiu, ale to nie przekłada się na zainteresowanie koszykówką wśród dzieci i młodzieży, bo już mieliśmy w tym turnieju dwa zespoły z Inowrocławia. No miejmy nadzieję przede wszystkim, że ta sytuacja nie będzie trwała zbyt długo z tą dołującą seniorską koszykówką. Może to się, mamy nadzieję, wszyscy w najbliższym czasie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o młodzież, no tutaj mamy się czym pochwalić. Rzeczywiście w tym turnieju udział brały dwie drużyny, które Kasprowicza i Domino Inowrocław, które działają we wspólnym projekcie. Chciałbym przypomnieć Inowrocławskiej Akademii Koszykówki pod patronatem naszego prezydenta. Także zarówno Domino i Kasprowicz naprawdę fajnie dzisiaj wypadli. Generalnie wszyscy fajnie wypadli, to są, przypominam, dzieci rocznika 2007, a więc tak naprawdę oni bawią się sportem, bawią się koszykówką i tak naprawdę to jest główny cel tych turniejów, tych spotkań, treningów i meczów. Natomiast jeżeli chodzi o wynik sportowy, bardzo fajna drużyna z Kolbud, która no, swoim zaawansowaniem koszykarskim jest trochę jak gdyby przed nami tutaj i oni zdecydowanie wygrali ten turniej. Niemniej jednak no, chyba nie to było najważniejsze. Najważniejszy był udział i tak jak widziałem, rozmawiałem z trenerami, wszyscy wyjeżdżali z Inowrocławia naprawdę zadowoleni dobrym poziomem turnieju. Nic nikomu się nie stało złego, żadnej kontuzji jakiejś większej, także myślę, że jest wszystko w porządku. Ruszyło głosowanie dotyczące drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Do końca września można zagłosować na jedno spośród 28 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Można to zrobić, wrzucając kartę do urny mieszczącą się w biurze obsługi interesanta Inowrocławskiego Ratusza lub skorzystać ze strony internetowej bo.inowroclaw.pl. No tak, ruszyło już głosowanie na budżet obywatelski. Jak można głosować? Mamy kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Podobnie jak w poprzedniej edycji można głosować zarówno tradycyjnie, czyli przychodząc do urzędu i wrzucając kartę do głosowania do urny, lub internetowo na stronie www.bo.inowroclaw.pl. Jeśli mieszkaniec wybierze tradycyjną drogę, może odebrać sobie kartę do głosowania w biurze obsługi interesantów i kontroli,
Gimnazji przy ulicy Roosevelta 36, albo może ją wydrukować sobie w domu, wypisać na spokojnie i przynieść już wypełnioną kartę do urny. W przypadku głosowania przez internet można robić to na tradycyjnych komputerach, na urządzeniach mobilnych, ale też na naszym komputerze, również znajdującego się w biurze obsługi interesantów. Oczywiście głosować można tylko raz i trzeba pamiętać, że w ramach swojego osiedla. Tak, głos jest ważny tylko jeden oddany, obojętnie czy będzie to tradycyjnie, czy komputerowo, trzeba wybrać formę głosowania. I głosowanie oczywiście w ramach swojego osiedla. Osoby, które mieszkają na osiedlu na przykład Piastowskie, wybierają jeden z trzech projektów, który został zgłoszony dla tego osiedla i wrzucają kartę do głosowania. Lista wszystkich projektów znajduje się na stronie tej samej, co jest głosowanie. Można spokojnie sobie przeanalizować taki projekt, zapoznać się z nim, ale też na karcie głosowania jest kwota, jest temat takiego zadania, które miałoby zostać zrealizowane, także wszystkie informacje są dostępne pod ręką. W miniony weekend w Inowrocławiu odbyły się 14. Inowrocławskie Manewry Harcerskie, którym towarzyszyła jubileuszowa gala z okazji 105-lecia Inowrocławskiego Harcerstwa i 35-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów imienia Zawiszy Czarnego, działającego przy chówcu ZHP Inowrocław. W piątek inowrocławskich harcerzy można było spotkać w Parku Solankowym, gdzie odbył się apel, a następnie przeprowadzona została gra miejska. Sobotnia jubileuszowa gala miała miejsce w sali Państwowej Szkoły Muzycznej. Tam zasłużonym harcerzom i działaczom wręczono awanse i wyróżnienia. Z okazji wspomnianych jubileuszy odnowiona została siedziba naszych druhów przy ulicy Solankowej. No tak, znajdujemy się właśnie w odnowionej sali, siedzibie ZHP Inowrocław. Co sobie wyremontowaliście? Wyremontowaliśmy schody, które były wizytówką naszego chówca. Tak naprawdę odnowiliśmy cały korytarz, bo kolory są zupełnie inne niż były. Jest przestrzennie i jasno. Wyremontowaliśmy obie łazienki, w jednej jest prysznic, także teraz na biwakach dzieciaki mogą spokojnie korzystać. I pomalowaliśmy całą tutaj świetlicę naszej siedziby chówca. Często się spotykacie w tym miejscu, tu przy ulicy Solankowej? Tak, myślę, że harcerze chociaż raz w tygodniu na pewno tutaj są. Też chłopacy mają próby zespołu muzycznego, także na pewno cały czas tu ktoś jest. Ciesz się zumbą, chroń przed rakiem. Pod takim hasłem w klubie Rondo odbyła się specjalna impreza. Był to niezwykły maraton zumby. Niezwykły, bo profilaktyczny. Oprócz 3-godzinnego maratonu fit można było skorzystać z porad zaproszonych gości, którzy opowiadali na przykład o badaniach przesiewowych czy prawidłowym odżywianiu. Witamy serdecznie. Dzisiaj z nami pan dr Mieszko Białas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam konią. Dzisiaj miał pan przyjemność udzielić kilku ważnych informacji na temat badań przesiewowych w Polsce. No właśnie, z jakich badań przeciętny Polak może skorzystać w naszym kraju? Badania w Polsce przesiewowe, nasze polskie realia tak naprawdę poruszają trzy problemy. Między innymi jest to rak piersi, rak szyjki macicy, a także rak jelita grubego. Są to trzy nowotwory, gdzie w którym państwo polskie prowadzi badania w ramach badań przesiewowych. Jaka jest dostępność tych badań? To są badania bezpłatne? Czy łatwo skorzystać z takich badań? Tak, jak najbardziej są to badania bezpłatne. Łatwo jest z tych badań skorzystać. Na stronie Polskiej Unii Onkologii są dostępne ośrodki, również też na stronie Ministerstwa Zdrowia, gdzie takie badania można się zgłosić i kto może do takich badań przystąpić. Długo trzeba czekać na takie badania? Nie, to w zależności oczywiście od tych wskazań, czyli kto tak naprawdę może z nich skorzystać, bo to jest odpowiednia grupa ludzi, która może z tych badań skorzystać. To badania są dość szybkie, praktycznie okres oczekiwania jest dość krótki, jest około miesiąc do dwóch maksymalnie, w zależności od gdzieś tam od ośrodka tutaj. Jest to pełna dostępność tych badań w Polsce. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.